Jeśli dążysz do ideału, to znaczy, że chcesz być jak George Clooney. Sprawia, że do nowego Hollywood wraca stary, dobry Hollywood. Jest trochę jak Clark Gable albo Montgomery Clift. W swojej karierze doświadczył rozczarowań, frustracji i wielu porażek. Nie grał w hitach, nie dostawał żadnych ról. Stał się popularny, kiedy wystąpił w serialu Ostry dyżur. Nagle wszyscy zaczęli o nim mówić. Bill O'Reilly nazwał go zdrajcą ojczyzny. Kiedy George Clooney chce pomagać Darfurowi, nie oznacza to, że tylko wypisze czek. On wsiądzie do samolotu i prawie da się zabić. George Clooney będzie umiał zagrać wielowymiarowe postaci w następnych filmach, bo takie było jego życie. George Clooney. Ostatni gwiazdor. Choć George Clooney należy do najbardziej rozpoznawalnych celebrytów XXI wieku, jego klasyczna uroda i niezaprzeczalny urok przywodzą na myśl dawny Hollywood, co daje mu nieoficjalny tytuł ostatniej gwiazdy filmowej. Myślę, że George Clooney jest idealnym gwiazdorem. Jest jak postać z czasów, kiedy Hollywood produkowało doskonałe gwiazdy praktycznie każdego tygodnia. Jest jak gwiazda z czasów, kiedy nie było jeszcze telewizji. Ironia polega na tym, że to telewizja przyniosła mu sławę. Budzi wspomnienia o takich sławach jak Clark Gable czy Gary Cooper. Clooney ma elegancję i siłę, jego sława posiada patynę, coś czego nie spotyka się u dzisiejszych gwiazdek. One są tymczasowe, płytkie, szybko znikną. George Clooney jest bez wątpienia amerykańską ikoną. Na obecną pozycję pracował jednak długo i ciężko. Temu mężczyźnie, któremu w wieku lat 40 udaje się wszystko, jako 20-latkowi nie wychodziło nic i tylko nieliczni wróżyli mu wielką karierę. Większość aktorów, którzy przyjeżdżają do Hollywood, robi karierę koło 20. Clooney, mimo że teraz wszystko zdaje się przychodzić mu bez wysiłku, długo walczył o swoją pozycję w Los Angeles, grając małe rulki. Gdzieś Hollywood musi być pełno produkcji z udziałem George'a Clooneya, które nigdy nie zyskały popularności. On był królem odcinków pilotażowych. Nagrywał je z częstotliwością, z jaką większość ludzi jada śniadanie. Los Angeles to miasto przegranych. Miasto ludzi, którym nigdzie indziej się nie udało. On nie mógł już bardziej rozczarować swoich rodziców. Wszyscy uważali go za frajera, któremu nic nie wychodzi. W życiu nadchodzi moment, kiedy kończy się możliwość tłumaczenia porażek. Długa podróż George'a Timothy'ego Clooneya od pasma porażek w Los Angeles do miejsca wśród największych hollywoodzkich gwiazd rozpoczęła się 6 maja 1961 roku w miasteczku Lexington w Kentucky, kiedy prezenter telewizyjny Nick Clooney i jego żona Nina przywitali na świecie swoje drugie dziecko. Żeby zrozumieć, kim jest George Clooney, trzeba poznać jego rodziców. Urodził się w Kentucky, niedaleko Cincinnati. Jego matka wygrywała konkursy piękności, a ojciec był dziennikarzem telewizyjnym. Prowadził teleturnieje. Zawsze, kiedy rozmawiam z George'em, a podczas ostatniej dekady zdarzyło się to wiele razy, rozmowa schodzi na rodziców. Często mówi o ojcu, o wartościach, które mu przekazał. Wiele osób mówi o klasie. Klasa bierze się z wychowania, ma się ją lub nie, a jego ojciec jest prawdziwym dżentelmenem. Kiedy George i jego siostra dorastali, ojciec często zadawał im pytania, kto to jest Martin Luther King, kim jest John F. Kennedy. Pytał o ludzi, którzy znaczyli coś na świecie, a oni musieli odpowiadać. Musieli też pisać wypracowania z książek. Zapytałem, ile miał lat, kiedy się to zaczęło. Odpowiedział, że 6. W wieku 6 lat musiałeś odpowiadać na takie pytania. Powiedział, właśnie w takim domu wyrosłem. Dlatego teraz nikomu nie odpuszczam. Oprócz wychowania obywatelskiego, dzieci Clooneya dostały także lekcje na temat niestałej natury sławy. Kiedy George był mały, jego ojciec pokłócił się ze stacją telewizyjną, w której pracował. Odmówiono mu zapłaty, jakiej oczekiwał i na jaką zasłużył. Przyniósł wyniki oglądalności, był tyle wart. Mimo wszystko nie zapłacono mu, więc zrezygnował. Przez tę decyzję rodzina przez rok nie miała pieniędzy. Ojciec zaczął pracować w teatrze. Zamieszkali w przyczepie kempingowej. Myślę, że stąd bierze się jego szacunek do ojca. W jego życiu były trudne momenty,
ponieważ postępował zgodnie z zasadami. Chociaż ojciec był dla George'a wzorem, nie chciał, idąc za jego przykładem, kariery w mediach, dużo bardziej interesował go sport. W liceum był na najlepszej drodze do zrobienia sportowej kariery, dopóki nie zachorował na porażenie nerwu twarzowego. Porażenie nerwu twarzowego to rodzaj paraliżu, który wynika z ucisku nerwu. Dla dziecka wygląd jest bardzo istotny, a połowa twarzy George'a była sparaliżowana. Wszystkie dzieci się z niego śmiały. Przestał czuć się częścią grupy, został outsiderem. Kompensował sobie tę sytuację, stając się żartownisiem. Potrafił śmiać się ze swoich nieszczęść i z tego, co mu się przytrafiło. Wyjątkowe u Clooneya jest to, że chociaż jest przystojnym facetem, nie przywiązuje wagi do wyglądu. Nie traktuje go zbyt poważnie. To nie takie łatwe dla aktora. Aktorów zauważa się właśnie ze względu na wygląd. Myślę, że choroba, którą przeszedł jako dziecko, fakt, że dotknęła właśnie jego twarzy i że on sam śmiał się z tego, ułatwiła mu żartowanie z siebie także w dorosłym życiu. George uporał się ze swoimi dolegliwościami, a jego wygląd i urok osobisty sprawiły, że stał się ulubieńcem pań. Niestety jego marzenia o sportowej karierze legły w gruzach, kiedy w 1979 roku nie dostał się do drużyny Cincinnati Reds. George bardzo chciał zostać bejsbolistą. Myślał, że jest świetny. Wziął udział w eliminacjach do drużyny Cincinnati Reds. Do tej pory uwielbia opowiadać tę historię. Piłka leciała w jego stronę z szybkością 140 km na godzinę, a on najpierw zrobił unik, potem pobiegł w drugą stronę, a na końcu się przewrócił. Potem spojrzał na siebie i śmiejących się wokół ludzi i powiedział: nigdy nie będę zawodowym bejsbolistą, już po wszystkim. Jego kuzyn Miguel Ferrer, syn jego ciotki Rosemary, stwierdził wtedy: powinieneś przyjechać do Los Angeles i spróbować aktorstwa, w tym możesz być dobry. Clooney, niedoszły absolwent Uniwersytetu Północnego Kentucky, który zarabiał na życie tnąc tytoń, zdecydował się poważnie potraktować słowa kuzyna. W 1981 roku 21-latek z $300 w kieszeni zapakował wszystko do samochodu i ruszył na zachód. Zamierzał mieszkać u ciotki Rosemary i pracować jako jej kierowca do chwili, kiedy rozpocznie się jego kariera. Rosemary Clooney, ciotka George'a, miała na niego duży wpływ, kiedy zaczynał w Hollywood. Kiedyś była znaną piosenkarką, ale w epoce rock'n'rolla jej spokojne piosenki straciły na popularności. Clooney nie podchodził do sławy zbyt poważnie. Dobrze wiedział, że sławnym można być zaledwie przez chwilę. Zwalił się jej na głowę w okropnym momencie jej życia. Nie układało im się najlepiej. George nie spełniał jej oczekiwań. Spodziewała się więcej w zamian za wigt i opierunek. Skarżyła się, że korzysta z jej samochodu, aby spotykać się z przyjaciółmi i jeździć na castingi. George nie miał za dużo pracy jako aktor, co nie przeszkadzało mu imprezować w Hollywood z kuzynem Miguelem. Po kilku miesiącach ciotka miała dość. Wyrzuciła go z domu. Musiał zamieszkać w garderobie u Toma Matthewsa, który nadal jest jednym z jego najlepszych przyjaciół. Położyli materac w garderobie i tak przez rok mieszkał. Nie miał pieniędzy, nie miał samochodu, musiał jeździć autobusem. To oznaczało 2 godziny czekania na autobus i kolejne 5 godzin przesiadek. Właśnie w tym czasie, kiedy na castingach porażka goniła porażkę, Clooney doznał olśnienia, które nadal uważa za źródło swojego sukcesu. Dotarło do niego, że nie ma to żadnego znaczenia, czy dostanie pracę, czy nie, bo i tak wróci autobusem do swojej kanciapy. To ci, którzy go odrzucili, mają problem. To oni muszą znaleźć obsadę do sztuki albo serialu. To oni zaczynają zdjęcia w przyszłym tygodniu. I to ich problem. On jest rozwiązaniem tego problemu. Kiedy to pojął, miał wrażenie, że słońce wzeszło. Zrozumiał, że nikt nie robi mu żadnej łaski. To on robi im przysługę. To on wsiada do cholernego autobusu i przebywa całą tę drogę. Zaczął zupełnie inaczej traktować porażki. To oni byli idiotami. Wydaje się, że ta postawa wpłynęła na rzeczywistość. Potem zaczęły się gościnne występy w telewizji. W 1984 23-letni Clooney dostał rolę w serialu telewizyjnym o chicagowskim szpitalu pod tytułem Ostry dyżur. Ostry dyżur to był szpitalny sitcom, nie należy go mylić z serialem, który przyniósł mu sławę.
George był pewien, że ten serial uczyni go popularnym. W 1984 roku George Clooney był 23-latkiem bez samochodu, który mieszkał kątem u kolegi. Po 2 latach zmagań w Hollywood zadzwonił telefon, który miał zmienić jego życie. Agent poinformował go, że dostał jedną z głównych ról w serialu pod tytułem Ostry dyżur, którego akcja dzieje się w chicagowskim szpitalu. Z późniejszym serialowym hitem tę produkcję łączył jedynie tytuł. Ostry dyżur był szpitalnym sitcomem, który zszedł z anteny po zaledwie 22 odcinkach. To był jego pierwszy duży występ w telewizji. Chociaż serial nie zapewnił mu popularności, pojawiły się propozycje gościnnych występów w Złotkach, napisała Morderstwo oraz ról Facts of Life i Roseanne. Dostawał też pracę w niskobudżetowych horrorach, takich jak Powrót do Liceum Horroru czy Powrót zabójczych pomidorów. Dla dobra dyskusji załóżmy, że ona jest pomidorem. Załóżmy także, że tu jest. Jak do cholery odróżnisz ją od innych pomidorów? Chociaż jego rozpoznawalność i zarobki rosły, Clooney nie był szczęśliwy, grając drugoplanowe role w podrzędnych produkcjach. Można odnieść wrażenie, że te role są marne, bo one rzeczywiście były marne. Próbował się dopasować do Hollywood tamtych czasów, ale to nie było jego kino. Mówimy o czasie bohaterów akcji. Połowa i późne lata 80. to była epoka Arnolda czy Bruce'a Willisa ze Szklanej Pułapki. A Clooney, który nabiera ciała i przystojnieje z wiekiem, nie był jeszcze na takim etapie. To nie jest bohater kina akcji. Nie pasował do hollywoodzkiego schematu. Cieszył się, że co roku zarabia na tych serialach komediowych setki tysięcy dolarów, jednak nadal był raczej nieznany. Nie zagrał w żadnym hicie, a dla kogoś, kogo pasją jest aktorstwo, to bardzo rozczarowujące. W czasie, kiedy niepewna kariera budziła w nim zniechęcenie i frustrację, próbował ułożyć sobie życie osobiste. Wykorzystał skromne oszczędności i kupił na wzgórzach Hollywood dom, w którym zamieszkał ze swoją ówczesną dziewczyną, coraz bardziej popularną Kelly Preston. W swoich wczesnych hollywoodzkich latach George chodził na randki z Kelly Preston, obecnie żoną Johna Travolty. Kupili nawet razem dom, a George dał Kelly w prezencie świnkę o imieniu Max. Dom był zbudowany na zboczu kanionu. Trudno było unikać tej świni. Jak wiadomo, świnie nie są cichymi zwierzętami i śmierdzą. Jeśli ktoś nie wiedział, że George ma świnkę, to po wejściu do domu już o tym wiedział. George uważał, że to urocze. Czy problemem było wspólne życie ze świnią czy z George'em, trudno ocenić. Faktem jest, że Kelly Preston szybko się wyprowadziła. Po jej odejściu George popadał w coraz większe przygnębienie spowodowane porażkami w życiu prywatnym i zawodowym. W końcu wrócił do swojej byłej dziewczyny Tali Balsam, z którą spotykał się w 1984 roku. To było typowe dla George'a, znów stracił głowę. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Kelly Preston złamała mu serce, Clooney zapakował Talię, jej matkę i kilkoro przyjaciół do kampera i ruszył do Las Vegas. Tam 15 grudnia 1989 roku 28-letniemu George'owi i Tali Balsam ślubu udzielił sobowtór Elvisa Presleya. To małżeństwo od początku skazane było na porażkę. On wini się za to, że nie pracował nad tym małżeństwem. Brał je za pewnik. Małżeństwo to proces. On postrzegał je jak wydarzenie. Spędzał całe noce w kasynie grając z przyjaciółmi. Jakby myślał, to już odfajkowane, a teraz mogę się dalej bawić. Po ślubie kariera George'a nabrała rozpędu. Zagrał w kilku odcinkach pilotażowych i serialach o krótkim żywocie antenowym, takich jak Baby Talk. Nie powiodły się jego starania o rolę blondyna we Wściekłych Psach czy kowboja w Telmie i Louise, role, które z innych aktorów uczyniły gwiazdy. Prawda jest taka, że przez ponad dekadę obijał się w Hollywood. Odniósł sukces finansowy grając w serialach komediowych, ale nie był wschodzącą gwiazdą i nie pracował przy żadnym projekcie, który by naprawdę kochał. George był w 100% skupiony na swojej karierze i niewiele czasu poświęcał żonie.
Po 3 latach grania drugich skrzypiec w orkiestrze jego ambicji, Talia rozwiodła się z George'em, zostawiając go z Maxem i krwawiącymi wrzodami żołądka. Małżeństwo się rozpadło i to było traumatyczne przeżycie. Od tego czasu było jasne, że nie ożeni się ponownie i nie będzie miał dzieci. Po prostu nie nadawał się do tego. Chociaż rozwód był przeżyciem traumatycznym, George w iście klunejowskim stylu potrafił dowcipkować ze swojego zaprzysiężonego kawalerstwa. Rozwód był strasznym przeżyciem. George powiedział, że skoro nie udało mu się za pierwszym razem, to nie ma zamiaru nawet próbować. Założył się ze swoimi koleżankami, Michelle Pfeiffer i Nicole Kidman, że w wieku 40 lat nie będzie żonaty i nie będzie miał dzieci. Zakład opiewał na $10,000 od osoby. Kiedy skończył 40, obie gwiazdy wysłały mu czeki, które on odesłał, podwajając stawkę i podtrzymując warunki zakładu do dnia, kiedy skończy 50 lat. Żarty i zakłady z gwiazdami to dopiero przyszłość. W 1994 roku George Clooney był nadal prawie sławny, prawie na topie. Po 12 latach w Hollywood był już zmęczony tą sytuacją. Desperacko potrzebował przełomowej roli. Od czasów Facts of Life czy Powrotu zabójczych pomidorów minęło 12 lat, podczas których Clooney był zapracowany, ale niezauważony. To wszystko zmieniło się w 1994 roku, kiedy 33-letni George dostał rolę doktora Douga Rossa w serialu NBC Ostry dyżur. Ten serial wniósł do telewizji nową jakość. Scenariusz był złożony, a wszystko działo się bardzo szybko, jak seria z karabinu maszynowego. Dobra, co my tu mamy? Waga 50 kg, nieprzytomny. Doktorze, proszę mu pomóc. Wyciągniemy go z tego, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Zniknął tak szybko, nie mogliśmy go znaleźć. Tętno 140, ratujcie go. Możemy z nim zostać, zrobimy wszystko, żeby go ratować. Poważny, pełen emocji, czasami zabawny serial z Clooneyem w jednej z głównych ról. Kiedy dostał pracę w Ostrym dyżurze, jego nazwisko pojawiało się w czołówce jako drugie, zaraz po Antonym Edwardsie. Doktor Ross miał być płytki i arogancki. Jednak George przekonał twórców, aby ta postać miała także bardziej ludzkie oblicze i dzięki temu został największą gwiazdą serialu. W dużej mierze dzięki szelmowskiemu urokowi Clooneya Ostry dyżur szybko stał się hitem. Każdego czwartkowego wieczoru miliony telewidzów siadało przed telewizorami, by oglądać lekarzy z Cook County General Hospital, a nazwisko Clooney stało się powszechnie znane. To właśnie ta rola sprawiła, że stał się krajową i międzynarodową gwiazdą, a także symbolem seksu. Był dyżurnym przystojniakiem anteny, alternatywą dla innego gorącego faceta, Noaha Wiley'a. Dziewczyny lubiły albo Noaha, albo George'a. Kiedy George pojawił się w Ostrym dyżurze, wielkie wytwórnie zaczęły się o niego upominać i wysyłać mu scenariusze. Nagle facet, który musiał jeździć na przesłuchania autobusem, dostawał scenariusze prosto do garderoby. Pierwszą dużą rolą była postać Seta Gecko w horrorze Od zmierzchu do świtu, gdzie zagrał z cudownym chłopcem Hollywood Quentinem Tarantino. Ta postać była diametralnie różna od tej stworzonej w serialu. Od zmierzchu do świtu to przedziwny film, mówię to jako wielki fan horrorów. Clooney był fantastyczny, jednak to niecodzienna rola dla faceta ze szpitalnego dramatu. Przejdźmy do rzeczy. Zadam ci jedno pytanie i chcę jednej odpowiedzi, tak lub nie. Czy chcesz przeżyć? Clooney zupełnie się zmienia na potrzeby tego filmu. Ma nową fryzurę w stylu rzymskiego cesarza, która miała, zdaje się, wyglądać groźnie. Ta postać miała być popaprana, oderwana od rzeczywistości. Zrobiła się z tego mini-sensacja. Film nie miał wielu fanów, poza zwolennikami horroru, więc aby zadowolić fanki doktora Rossa, następna rola była zupełnie inna. Następną rolę Clooney gra w komedii romantycznej Szczęśliwy Dzień. To dobry scenariusz, partneruje mu Michelle Pfeiffer. Widz spodziewa się, że między nimi zaiskrzy, ale coś tam nie gra. Mimo że żaden z jego wczesnych filmów nie okazał się kasowym hitem, nowy, najseksowniejszy mężczyzna świata wkrótce miał dostać rolę życia. W 1995 roku wytwórnia Warner Bros. Osiągnęła kasowy sukces dzięki filmowi Batman Forever. Zdecydowała się na produkcję czwartej części kinowego hitu Batman i Robin. Kiedy Val Kilmer musiał się wycofać, wytwórnia potrzebowała nowego superbohatera i wybór padł na Clooneya.
Z tą rolą wiązały się ogromne nadzieje. To taka rola, z którą się później żyje i umiera, tak jak rola Bonda. Czy zagrasz dobrze, czy źle, i tak wszystko skupi się na tobie. Jeśli Clooney czuł presję związaną z produkcją za 150 milionów dolarów, dobrze to ukrywał. Tuż przed swoją największą premierą dowiedział się, że nie wszystko układa się świetnie w Gotham City. W dniu premiery, podczas pokazu prasowego, George zakradł się na balkon. Jak mówił, czuł ciszę, czuł, że ludziom film się nie podoba. Batman i Robin powinien być trampoliną do wielkiej kariery. W tym czasie była to największa światowa produkcja. Niestety film był po prostu okropny. Potrzebuję wozu. Laski uwielbiają bryki. To dlatego Superman pracuje w pojedynkę. Ten film cofnął Batmana do poziomu wcześniejszego serialu telewizyjnego. Jakby reżyser pytał, czy na pewno wiemy, gdzie są wszystkie podstawowe kolory i różowe sutki na kostiumie Batmana. Dodali sutki na kostiumie Batmana. Clooney miał kostium z sutkami. Jak widać, to nie był dobry pomysł. Dla wielu aktorów Batman i Robin mógłby być końcem kariery, jednak Clooney ma coś w sobie. Ludzie widzieli, że jest gwiazdą, po prostu był gwiazdą w filmie, którego nikt nie chciał oglądać. Dla Clooneya wszystko ułożyło się dobrze, biorąc pod uwagę dalszy rozwój jego kariery. Ten występ może być puentą kolejnego dowcipu. Prawdę mówiąc, myślałem, że Batman i Robin to szczyt. Teraz Clooney może śmiać się z klapy, wtedy jednak fiasko sprawiło, że zaczął poważnie przyglądać się swojej karierze. Od momentu, kiedy zrozumiał, że udział w tym filmie był złą decyzją, jego wybory filmowych ról stały się bezbłędne. Dzięki pensji za ostry dyżur Clooney mógł sobie pozwolić na czekanie na odpowiedni film. Kiedy przeczytał scenariusz Co z oczu do serca, wiedział, że rola Jacka Foleya jest tą, na którą czekał. Scenariusz był świetny i umożliwiał George'owi współpracę z reżyserem, który podobnie jak on świetnie się zapowiadał, ale nie miał na koncie kasowego hitu. Ten film miał zasadniczy wpływ na karierę George'a Clooneya. Zagrał tam świetnie. Zarówno on, jak i reżyser Steven Soderbergh przewartościowali swoje kariery. To także duża rola Jennifer Lopez, jest wyjątkowa w roli policjantki. Jest między nimi chemia. W słynnej scenie, kiedy oboje są zamknięci w bagażniku samochodowym, aż tryskają iskry. Gdybyśmy byli w barze, a ja podszedłbym do ciebie i zaczęlibyśmy rozmawiać, to co by się stało? Nic. Gdybyś nie wiedziała, kim jestem, pewnie byś mi powiedział. Mówię tylko, że gdybyśmy spotkali się w innych okolicznościach, chyba żartujesz. Choć nie zdobył uznania krytyków, film Co z oczu do serca był sukcesem kasowym i zyskał ogromną widownię, kiedy pojawił się na wideo. Obecnie jest uznawany za jeden z najlepszych filmów lat 90. Co najważniejsze, Clooney udowodnił wytwórniom, że ma wszystko, co niezbędne, by zostać pierwszoligową gwiazdą. Jednak zanim na stałe przeniósł się na duży ekran, musiał pożegnać się z ostrym dyżurem. W 1998 roku, po serii rozczarowań, 37-letni George Clooney zagrał w filmie Co z oczu do serca, rozpoczynającym jego wielką filmową karierę. Zanim jednak zaczął podbijać wielki ekran, musiał pożegnać się z fanami, którzy uczynili z niego gwiazdę, czyli z lojalną widownią ostrego dyżuru. Ostatni odcinek serialu z udziałem doktora Rossa pojawił się na antenie w lutym 1999 roku i stacja dobrze na nim zarobiła. To było wielkie wydarzenie. Co prawda serial się nie kończył, ale fakt, że George Clooney odchodził, sprawiał, że wydawało się, że to ostatni odcinek ostrego dyżuru. Czas odejść. Dokąd? Seattle mi się podobało, kiedy tam studiowałem. Seattle? Tak, północny wschód. Dostałem ofertę pracy w Portland. Po pewnym czasie nie czuł się już tak kreatywny jak na początku. Stworzył postać, która była dużo głębsza niż sugerował scenariusz. Był całkowicie oddany serialowi. Zależało mu na jego sukcesie. Został tam do końca kontraktu. To bardzo w jego stylu. Po zakończeniu przygody z ostrym dyżurem, Clooney był gotowy poświęcić się pracy na dużym ekranie. Następną główną rolę zagrał w reżyserowanym przez Davida O'Russella filmie Złoto pustyni, którego tematem była wielka kradzież pod koniec pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Mówię o milionach złotych kostek. Takich, które wkłada się do wody, żeby zrobić zupę? Nie, nie takich.
Jego najlepszą dotychczas rolę prawie przyćmiły zakulisowe przepychanki. David O'Russell był znany z ostrego traktowania aktorów na planie filmowym. Kiedy Clooney zobaczył, jak reżyser wymyśla statyście, doszło do konfrontacji. George czuł, że Russell pastwi się nad ludźmi, a on bardzo nie lubi tyranów. W takich sytuacjach zawsze staje po stronie poszkodowanego, tłumaczy, że nie trzeba zachowywać się jak palant, żeby dostać to, czego się chce. Konflikt między Clooneyem i Russellem narastał do tego stopnia, że na planie filmowym dochodziło do awantur, odnotowywanych później w kolorowej prasie. Myślę, że najchętniej codziennie dawaliby sobie po twarzy. Jednak to, co najważniejsze, czyli film, jest niesamowity. Dzięki doskonałym rolom w Co z oczu to z serca i Złocie pustyni krytycy przekonali się, że Clooney wyzwolił się od wizerunku lekarza z ostrego dyżuru i był teraz gwiazdą wielkiego ekranu. Rolą w Gniewie oceanu z 2000 roku udowodnił, że może zrobić kasowy hit i znalazł się w tej samej lidze co Tom Cruise, Mel Gibson i Tom Hanks. Postanowił jednak odrzucić wielkie pieniądze, by pracować z ludźmi, których talent podziwiał. Chodziło o rodzeństwo renegatów amerykańskiego filmu, czyli braci Coen. Ej, chłopaki, jesteście kowalami? Jeśli nie kowalami per se, to może któryś z was posiadł sztukę obróbki metalu, zanim los zmusił go do tułaczki. W filmie Bracie, gdzie jesteś, Clooney pokazuje swój talent komediowy. Myślę, że związek Clooneya z braćmi Coen ma ogromny wpływ na jego sukces. W 2001 roku, 4 lata po klęsce Batmana, 40-letni Clooney z każdym projektem zyskuje więcej popularności i władzy. Clooney wraz z reżyserem Stevenem Soderberghem zakładają własną firmę produkcyjną Sekcja 8. Mają świadomość, że wielkie nazwiska w wielkich produkcjach są kluczem do uszczęśliwienia tych, którzy w Hollywood decydują o pieniądzach i to właśnie zamierzają im dostarczyć w ogromnych ilościach. Wpadł na genialny pomysł zrobienia remake'u filmu Ocean's Eleven, ryzykowna gra. W dziesiątkę powinno się udać, nie sądzisz? Myślisz, że potrzebujemy jeszcze kogoś? Jeszcze jednego? Dobra, będzie jeszcze jeden. W tym filmie zagrali wszyscy. Zadzwonił do każdej wielkiej gwiazdy w Hollywood, Julie Roberts, Brada Pitta, Matta Damona i namówił ich do udziału. Oni przyciągnęli publiczność, bo każdy chciał zobaczyć, jak takie gwiazdy wypadną razem na wielkim ekranie. Kinowa publiczność pokochała Ocean's Eleven i film stał się światową sensacją, przynosząc ogromny dochód nie tylko firmie Section 8, ale także kierownictwu wytwórni, które dawało zielone światło kolejnym projektom. Pieniądze były niezłe, Clooney i Soderbergh zyskali także coś bezcennego – artystyczną niezależność w Hollywood. W Hollywood panuje taka niepisana zasada, że jeśli zapewnisz wytwórni duży dochód przy pierwszym filmie, przy kolejnym pozwolą ci robić to, co będziesz chciał. Filmy z serii Oceans sprawiły, że między tymi produkcjami mogli zrobić taki film, na jaki mieli ochotę. Clooney i Soderbergh użyli swoich wpływów, aby zrobić kilka filmów, włączając remake Solaris, radzieckiego filmu z lat 60., czy Niebezpieczny umysł, który był reżyserskim debiutem George'a. Film, chociaż nie był kasowym sukcesem, ustanowił pozycję Clooneya jako reżysera. Co więcej, aktor wiedział już, co zrobić, aby wytwórnie były zadowolone, przekazując ważne idee pod maską rozrywki. Ponieważ wiedział, jak zjeść ciastko i mieć ciastko, chętnie się dzielił. George Clooney jest biznesmenem, który nie tylko zapewnia sobie warunki do zrobienia filmu. On także pomaga innym robić filmy. Zapytałem kiedyś producenta, co dokładnie robi George jako producent wykonawczy. Powiedział, że jeśli wytwórnia odmawia pieniędzy, wtedy wysyłają tam George'a. To jeden z takich ludzi, który, wchodząc do pokoju, w którym siedzą rekiny biznesu, którym nikt nie podskoczy, potrafi ich sobie owinąć wokół palca. George jest zazwyczaj najinteligentniejszą osobą w pokoju, co dobrze ukrywa.
Mimo że jego pozycja w Hollywood jest bardzo silna, George mocno stąpa po ziemi. Ta postawa wynika z lekcji o zmiennej naturze sławy, której udzielili mu ojciec i ciotka, a także z jego wcześniejszych porażek. Poza tym, zawsze kiedy czuł, że woda sodowa uderza mu do głowy, pozwalał przyjaciołom, by sprowadzili go na ziemię. George zna tych facetów od dawna i może poza dwoma wyjątkami żaden z nich nie jest w show biznesie. On już dawno zrozumiał, że w tym biznesie nie można nikomu ufać. W Hollywood przyjaźnie budowane są na przydatności i on ma tego świadomość. Dlatego jest blisko z ludźmi, których zna od 20-25 lat, którzy zawsze powiedzą mu prawdę. To jego najlepsi przyjaciele. Kiedyś przed ceremonią rozdania Oscarów powiedział nawet, że pewnie się spóźni, bo nie chce przegapić sobotniego meczu koszykówki z chłopakami. W 2004 roku Clooney osiągnął punkt, w którym był podziwiany zarówno przez przemysł rozrywkowy, jak i światową publiczność. Byli jednak ludzie, którzy starali się go zdyskredytować. Jeden z nich zabrał głos, kiedy aktor zdecydował się wkroczyć na wzburzone wody polityki. W 2004 roku George Clooney zyskał pozycję jednego z najsilniejszych graczy w Hollywood. Tego lata ponownie spotkał się na planie ze Stevenem Soderberghem i resztą drużyny z filmu Ocean's Eleven, by pracować nad wyczekiwaną kolejną częścią hitu z 2001 roku. Był królem świata, wraz z umacnianiem się jego statusu gwiazdy wzrastała jego aktywność polityczna. Myślę, że George próbował wykorzystać swoją popularność, zabierając głos w sprawach politycznych i społecznych. Jego świadomość społeczna pojawiła się we wczesnych latach 90. w czasie zamieszek na tle rasowym w Los Angeles. Działy się różne rzeczy. Okoliczności były takie, że nie można było odwrócić wzroku. Jeśli widziało się, co się dzieje, a było się przyzwoitym człowiekiem, powstawało moralne zobowiązanie. To właśnie przytrafiło się George'owi, kiedy wraz z przyjaciółmi próbował rozwiązywać problemy. W latach 90. George poświęcił dużo czasu i pieniędzy na różne cele, jednak swoje poglądy zachowywał dla siebie. Tak było do momentu, w którym nie mógł już dłużej milczeć. Po atakach terrorystycznych z 11 września zorganizował akcję, w czasie której największe hollywoodzkie gwiazdy osobiście odbierały telefony, by zebrać donacje. Przedstawiamy kilku przyjaciół, którzy zebrali się tu, aby odbierać telefony i przyjmować datki. W całym kraju tysiące ochotników w bankach czeka na wasze telefony. Wszystkie telefony wykonane do godziny 19 zasilą telefoniczny fundusz 11 września. 100% pieniędzy zostanie przekazane rodzinom ofiar. To bardzo ważne. 100%. Dzięki akcji zebrano miliony dolarów. Ten gest został jednak odczytany jako sztuczny przez Billa O'Reilly'ego z kanału Fox News. Oskarżył Clooneya i jego hollywoodzkich przyjaciół, że było to działanie pod publiczkę i że nie zrobili nic, by upewnić się, czy datki rzeczywiście dotarły do rodzin ofiar. Szczerze mówiąc, w Hollywood jest wiele osób, które zajmują się działalnością charytatywną, bezkompromisowo wyrażając nie zawsze trafne opinie. W większości Amerykanów trudno się z tym pogodzić. Oczywiste jest, że ci ludzie są uprzywilejowani i nie znają świata zwykłych zjadaczy chleba. Myślę, że Clooney bardzo się od nich różni, bo to, co robi, płynie prosto z serca. Clooney wystosował do O'Reilly'ego list, w którym oskarżył go o kłamstwo. W rezultacie aktor stał się ulubionym celem ataków O'Reilly'ego i innych konserwatystów, którzy przypięli mu łatkę chłopca z plakatu liberalnej elity Hollywood. Kiedy Clooney z potrzeby serca sprzeciwił się inwazji w Iraku, konserwatyści znowu zaatakowali. Clooney głośno sprzeciwiał się wojnie w Iraku, więc O'Reilly nazwał go zdrajcą ojczyzny. To bardzo zmartwiło George'a, który zawsze angażował się w politykę i którego głównym celem było działanie na rzecz kraju. Nie mógł uwierzyć, że ktoś atakuje go w ten sposób. Mam wrażenie, że potyczka z O'Reillym bardzo go zraniła. Film Good Night and Good Luck był reakcją na tę sytuację. Po sukcesie produkcji Ocean's 12 Clooney po raz kolejny mógł zrobić film, jaki chciał. Napisał, wyprodukował, wyreżyserował i zagrał w najmocniejszym i najbardziej osobistym filmie w swojej karierze Good Night and Good Luck. W tym filmie wyraźnie widać nacisk na media, by przyjęły postawę McCarthy'ego.
Clooney odczuł taką presję na własnej skórze, kiedy został oczerniony i nazwany zdrajcą z powodu swojego stosunku do wojny i swojej definicji liberalizmu. Według niektórych powinien trzymać gębę na kłódkę, ponieważ jest gwiazdą, a nikt nie chce wysłuchiwać opinii gwiazdy. Najlepszym sposobem, w jaki gwiazda może się wypowiedzieć, jest zrobienie filmu takiego jak Good Night and Good Luck. Chociaż akcja rozgrywa się w latach 50., film wiele mówi o epoce Busha, o świecie, w którym żyliśmy. Nie można mylić sprzeciwu z nielojalnością. Musimy zawsze pamiętać, że oskarżenie to nie dowód i że wyrok zależy od dowodów oraz sprawiedliwego procesu. Nie będziemy się bać. Nie pozwolimy, żeby strach zawiódł nas w stronę niedorzeczności. Jeśli zgłębimy historię naszej doktryny, przypomnimy sobie, że nie jesteśmy potomkami tchórzy. Nie pochodzimy od tych, którzy bali się pisać, spotykać, mówić i bronić spraw, które w danym momencie były niepopularne. Często pytam George'a, czy jego współpracownicy próbują interweniować. Nie sądzę, żeby tak postępowali, bo wiedzą, czym on się kieruje. Good Night and Good Luck, Clooney wykorzystał przeszłość, by rzucić światło na to, co dzieje się obecnie. Natomiast jego rola zmęczonego życiem agenta CIA w dotyczącym Bliskiego Wschodu thrillerze Syriana odnosi się do dzisiejszej polityki wydobycia ropy. Mimo zróżnicowanych recenzji, Clooney otrzymał wyraz uznania, do którego prowadziła trudna droga – Oscara za rolę drugoplanową. Podaj mi te cholerne nazwiska! Podczas kręcenia sceny tortur miał wypadek. Upadł na betonową podłogę i doznał poważnego urazu. Dopiero późniejsze badania wykazały, że przez nos wyciekał mu płyn mózgowrdzeniowy i doświadczył utraty pamięci krótkotrwałej. On nie robi z tego sprawy, ale faktem jest, że nadal odczuwa następstwa tego wypadku. Czuje ból. George nie należy do osób, które będą mówić: zobaczcie, co mi się stało. Przeciwnie, uważa, że ten film dobrze mu zrobił, a Oscar utwierdza go w przekonaniu, że warto kontynuować pracę nad takimi produkcjami. Dziś nie widać już efektów tego strasznego urazu i nawet najbliżsi twierdzą, że nie pozostawił on żadnych długofalowych skutków. Niestety kolejny uraz, ten, którego doświadczył w New Jersey i który spowodował wiele głośnych plotek, nie wiązał się z pracą Clooneya, ale z jego życiem osobistym. W 2007 roku George był zdobywcą Oscara i dwukrotnie wybranym przez magazyn People najseksowniejszym mężczyzną świata. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie. Równomiernie ze wzrostem popularności rosło publiczne zainteresowanie tym, z kim spotyka się wieczny kawaler. Tej sławy on sam chętnie by uniknął. Spotykał się z wieloma kobietami, które nie miały statusu gwiazd. Wiązano go z baleriną, później ze zwyciężczynią programu Nieustraszeni, która była kelnerką. Związek z Sarą Larson pewnie przeszedłby bez echa, gdyby nie pojawiły się okoliczności, na które nie miał wpływu. Ten związek wyszedł na jaw, kiedy oboje mieli wypadek motocyklowy w New Jersey. W trakcie jazdy uderzył w nich samochód, ktoś wezwał policję i znaleźli się w szpitalu. Obrażenia nie były ciężkie i George szybko wrócił do zdrowia. Doskonale wybrał kolejne role. Po raz trzeci powrócił do Vegas z filmem Ocean's 13. Jednak to rola Michaela Claytona przerosła oczekiwania nawet jego największych fanów. Gra tam prawnika, kogoś, kto moralnie gnije od środka. Jest świetnie ubrany, ale praca go wykańcza. Moim zdaniem to dobra metafora tego, co dzieje się w Hollywood, kiedy aktorzy decydują się pracować nad czymś, co jest poniżej ich poziomu i nie mogą w pełni z pasją poświęcić się temu, co robią. Wszystkie fragmenty układanki nareszcie są na miejscu. Clooney gra łobuza, który w końcu zauważa korupcję i postanawia podjąć walkę. Myślę, że Michael Clayton to jego najlepsza rola.
Za $50. Po prostu jedź. Podczas napisów końcowych cały czas widzimy jego twarz. Nie ma dialogów. Jest poczucie ulgi, świadomość możliwości otwierających się przed tym mężczyzną po 40, który w sumie zmarnował życie. Czy dostanie kolejną szansę? Niby nic się nie dzieje, ale twarz tego mężczyzny, postawa, każdy gest, to wszystko jest zagrane doskonale. Za rolę Michaela Claytona Clooney otrzymał pierwszą nominację do Oscara za rolę pierwszoplanową. Nagroda powędrowała do Daniela Day-Lewisa za film Aż poleje się krew. Clooney, stuprocentowy gentleman, każdemu, kto chciał słuchać, mówił, że Daniel Day-Lewis zasłużył na to wyróżnienie. On sam miał inne sprawy na głowie, takie jak ratowanie świata. Jeśli miałeś wystarczająco dużo szczęścia, aby przetrwać gwałt i tortury, morderstwa, spalenie twojej rodziny, jeśli przeszedłeś 50 kilometrów, przeżyłeś malarię, AIDS i głód, jeśli poszczęściło ci się na tyle, że dotarłeś do jednego z tych obozów, które są w opłakanym stanie, to powinieneś przynajmniej mieć prawo do życia. Z pasją poświęcił się sytuacji w Darfurze, wraz z niektórymi gwiazdami filmu Ocean's Eleven założył nawet organizację charytatywną. Jej celem jest walka z ludobójstwem, a także pomoc wysiedlonym rodzinom, zapewnienie im środków do życia. Jeśli George Clooney mówi, że chce pomagać Darfurowi, nie oznacza to, że tylko wypisze czek. On zabierze ze sobą ojca, wsiądzie do samolotu i prawie da się zabić. W tej chwili stoimy na granicy między Darfurem a Czadem. Dzieje się tu dużo złych rzeczy. Wraz z ojcem postanowiliśmy tu przyjechać i zobaczyć wszystko na własne oczy. George uważa, że nikt nie potrzebuje amerykańskiej gwiazdy, która będzie mówiła, co należy zrobić. Zamiast tego woli pojechać na miejsce i przekonać się, co faktycznie można zrobić, aby pomóc. Nie uwalnia siebie ani nikogo od odpowiedzialności związanych z władzą i zasięgiem wpływów. Przecież nie musi zajmować się Darfurem. I gdyby tego zaniechał, pewnie wyszłoby mu to na dobre. Bo krytykowani politycy też potrafią uderzyć. On jednak lubi powodować zamieszanie. Dobrze zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy się z nim zgadzają, ale to go nigdy nie powstrzymuje. W 2008 za swoją pracę w Darfurze Clooney otrzymał tytuł Posłańca Pokoju od Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ten tytuł i kilka trudnych filmów sprawiło, że zaczął się obawiać etykietki faceta od problemów. Aby pokazać swoją weselszą stronę, wyreżyserował kolejną produkcję, komedię o narodzinach zawodowego futbolu pod tytułem Miłosne Gierki. Oprócz tego ponownie spotkał się na planie filmowym z braćmi Coen w filmie Tajne przez poufne. Zagrał nieudolnego agenta federalnego, rolę, która odsyła do jego występu w Syrianie. Jeśli chodzi o współpracę Clooneya z braćmi Coen, to te trzy filmy, które dla nich zrobił, nazywa trylogią idiotów. Bracia Coen zauważyli w nim to, co widzą ludzie, którzy są z nim blisko, co widzą goście, z którymi gra w piłkę. Każdy, kto go zna od wielu lat, dobrze wie, że jego wariacka strona potrafi wziąć górę. Bracia Coen są na takie sprawy bardzo wyczuleni. Czy to kozi ser? Tak, to kozi ser, bo mam refluks laktozy i nie mogę. Masz nietolerancję laktozy czy refluks? To dwie różne rzeczy. Wiem. Pomyliło ci się. Dziękuję, że mnie poprawiłeś. Jeśli weźmiemy pod uwagę życie Clooneya, to na ekranie i poza nim stwierdzimy, że może nie jest ostatnią gwiazdą filmową, jak lubią go nazywać niektórzy, ale na pewno jest nowym rodzajem celebryty. To mężczyzna, który chociaż pracę traktuje bardzo poważnie, potrafi się śmiać z samego siebie. Clooney jest teraz na szczycie i może wszystko. Mam nadzieję, że będzie reżyserował filmy stanowiące wyzwanie i że będzie nas zaskakiwał kolejnymi rolami, bo nie poznaliśmy jeszcze wszystkich jego możliwości. To człowiek, który nieraz ponosił porażki, a wszystko osiągnął dzięki ciężkiej pracy. Taki właśnie jest George Clooney. Zawsze powtarzał, że najkoszmarniejsza wizja dotycząca jego kariery to napis dwa razy wybrany najseksowniejszym mężczyzną świata na nagrobku. Do tego nie dojdzie, chociażby ze względu na filmy takie jak Syriana czy Good Night and Good Luck. Brzmi to, jakbym mówił, że George wszystko robi dobrze, ale wiecie co? On prawie wszystko robi dobrze. Jak na osobę z taką pozycją, zachowuje się idealnie.
Nie mówię, że powinien dostać Nobla, czy że wynalazł lekarstwo na raka, ale jeśli chodzi o Hollywood, to ten facet jest po prostu najlepszy. Opracowanie Telewizja Polska, tekst Agata Chybińska.